Nie dlatego jestem, że myślę, ale to, że jestem, uzależnione jest od tego, jak myślę. Bóg jest między pojęciami, pomiędzy jest a nie ma. Dlatego prawda jest zawsze tylko w trakcie powstawania. Cała istota życia polega na dojrzewaniu w prawdzie wszechświata i odzieraniu naszej egzystencji ze złudzeń. Czemu ma służyć moralne zło na służbie sprawiedliwości? Jeśli zło moralne nie służy kulturowemu postępowi, przeistoczy się w zło destruktywne i wywoła pochód zbrodni oraz wojnę. Na ostatnim szczeblu ewolucji traci na znaczeniu walka o przetrwanie, a zyskuje walka o dojrzewanie w miłości, której służy śmierć, jak najlepszy sługa. Kto nie wpuści śmierci w swoje życie, tego ona odnajdzie. Nie ma przyjaciół ten, kto pragnie żyć. Jesteśmy równi jedynie w obliczu śmierci, a zatem tylko wówczas, gdy wzajemnie otwieramy się na zapłodnienie intelektualne i moralne, objawiające nasze zaciemnienie. Każde imię będzie zapomniane i wszystko będzie wymazane. Nie należy przeto troszczyć się o życie, lecz o prawdę, która przynosi śmierć ja. Droga ludzkiej cywilizacji jest drogą do całkowitego unicestwienia, do milczenia. Jeśli bowiem ten gatunek wyłonił się na powierzchnię z okrutnego prawa przyrody, z drugiej strony, biorąc pod uwagę równowagę sił w przyrodzie, gatunek, który już swą drogę przeszedł, scenę wydarzeń opuścił. Bóg nie przewidział dla nas życia, dlatego biernie przygląda się wszelkim tragediom i toczącym się wojną. Bóg rzucił nas w czas, abyśmy w nim konali albo wyzwolili się z jego supremacji. Czas to zło. Czas to ja. Sprawiedliwość jest zdolnością widzenia poza czasem. Gdy prawda powstaje, racjonalne jest to, co jest irracjonalne. Spokój osiąga się poprzez niepokój, a szczęście spoczywa w nieszczęściu. Głupi człowiek pragnie żyć i przetrwać. Mądry szuka swego upadku. Pełnia nie jest możliwa do osiągnięcia. Kto szuka pełni, nie szuka prawdy. Wolność jest albo w każdym człowieku, albo nigdzie jej nie ma. Co staje się obiektywne, nie może stanowić o prawdzie, bowiem tworzy się z lęku przed nią. Wolna wola to zdolność i możność zwrócenia się przeciwko sobie. Kto wykonuje czynności, które z powodzeniem może wykonać robot, ten jest zwierzęciem.
Problem sztuki polega na tym, że piękno nie jest jednością formalnych związków zachodzących między naszymi spostrzeżeniami. Piękno kocha brzydotę, dobro, zło moralne, a sprawiedliwe jest to, co może się wydawać niesprawiedliwe. Bóg nie stworzył szatana. Szatan to mały człowiek, który szukał sympatii wszystko przenikającej dla swego istnienia, ocalenia. Dlatego z własnych trzewi wywołał demona z ukrycia. Bóg jest ideą dojrzewania w ludziach poza krzyżem lub jakimkolwiek innym symbolem. Gdy prawda powstaje, gaśnie światło logiki. Logiczne jest zaś to, co jest nielogiczne. Wszelkie ludzkie choroby biorą się z walki o przetrwanie, od nowotworów po psychozy. Gdy człowiek zrezygnuje z walki o przetrwanie, zobaczy Boga. Psychologia to antynauka, gdyż wolność nie może być zaprzysiężona obiektywnie. Prawdzie służy śmierć, zaś śmierć jest doświadczeniem subiektywnym. Przeto i wybór wolności tworzy w człowieku własne i unikatowe szaleństwo pasji życia, poza wspólnotowym obłędem. Kto ceni życie, bluźni. Jest jedna szlachetna odmiana debila, z łaciny słabość. To człowiek mający słabość do prawdy. Są dwa rodzaje zła. Pogarda, która staje się podziwem, dlatego Hitler ma tylu naśladowców, oraz schlebianie ludzkiemu podziwowi, które jest aktem czystej pogardy. Państwo marnotrawi potencjał wspólnoty, zmuszając ludzi do walki o przetrwanie. Sobą można być jedynie poza sobą. Nauka nigdy nie rozwiąże ludzkich problemów. Człowiek powinien jednak szukać sposobności, by rozwiązywać zagadki nauki. Nienasycenie pojawi się zawsze wśród ludzi. Powinno się go jednak szukać poza materialną autonomią. Prawda nie jest pierwszą ofiarą wojny. Prawda umarła na długo przed wojną. Bluźni ten, kto klęka przed Bożkiem, lecz zamyka swe serce, gdy mu człowiek prawdę powie. Zło się przyciąga, dobro pozostaje w dystansie. Ludzie przyciągają do siebie samych siebie, a potem dziwią się, że pożądanie przerodziło się w nienawiść. Człowiek nie kalkuluje, zwierzę owszem. Każdy naukowy system przyrodniczy, przeniesiony na działalność ludzkiego gatunku, odniesie skutek przeciwny od oczekiwanego. Kto gra w szachy,
rywalizuje jedynie z robotem, który obejdzie się z nim jak wolność z Wałęsą. Dobry człowiek robi tylko to, czego nikt inny zrobić nie potrafi. Kto samotności nie ceni, ten nie będzie wolny. Mózg jest twoim wrogiem. Na przestrzeni dziejów wszyscy kłamali. Żeby przetrwać, trzeba kłamać. Bóg nie przewidział dla ludzi życia, przeto nie mógł ich wyrzucić z raju. Religia dokonała perfekcyjnego fortelu. Przywłaszczyła sobie Boga ze swego nieugruntowanego poznania, by panować nad społeczeństwami. Krzyk dzwonów zamęczonych na śmierć karmi psy, które wciąż szczekają w psychofizycznej obojętności. Tyle w tobie miejsca dla mnie, ile słów moich znieść potrafisz. Bum 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 bum.